Witajcie ponownie na Prawdzie Sportu. Dzisiaj gościmy pana wiceprezesa ZSJP Gorzów Wielkopolski i zarazem menadżera drużyny, pana Michała Kuglera. Witamy. Witamy, witam panu, witam państwa. Trafił pan do nas nie przez przypadek. Jak mówimy o Prawdzie Sportu, to staramy się pokazać tą prawdę z każdej strony. Od trenerów, zawodników, działaczy, prezesów, fizjoterapeutów, menadżerów różnych teamów sportowych. Jak to się stało, że menadżer sportowy, tak? Bo tak to można tą funkcję nazwać. Jak to się stało, że pan się znalazł w tym świadku? Czy to przez przypadek, czy gdzieś to szło kariera? Moje całe życie gdzieś tam było związane z tym sportem. Sam grałem w koszykówkę. Próbowałem grać, bo gdzieś tam na trzeciej lidze to zakończyłem w wieku 20 paru lat. Stwierdziłem, że no zdecydowanie lepiej chyba studiować, bo nie miałem szans, żeby nie byłem na tyle dobry, żeby gdzieś tam grać na poziomie tej pierwszej ligi czy ekstraklasy. Wtedy to ekstraklasa była pierwszą ligą, tak, bo to dopiero później była ta zmiana tego nazewnictwa, także zrobiono pierwszą ligę ekstraklasy, taki zabieg gdzieś tam marketingowy, ale ten sport zawsze był bliski mojemu życiu. Potrafiłem wstać o 5:30 rano i pojechać samochodem w Szczecinie z Pogodna na dworzec kolejowy, żeby kupić przegląd sportowy, bo tam był zawsze pierwszy i żeby już mieć świeżutki w ręku tych meczów. Zawsze oglądałem masę, jeździłem na te zawody i gdzieś w pewnym momencie zaświtała taka myśl, żeby zajmować się tym sportem. Gdzieś właśnie poprzez przegląd sportowy zobaczyłem reklamę studiów podyplomowych zarządzania organizacjami sportowymi. Akurat kończyłem studia magisterskie z socjologii. Tak jak powiedziałem, albo nie powiedziałem, studia zarządzania organizacjami sportowymi organizowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. No i tak to się zaczęło, tak, że pochłonęło mnie to bardzo mocno, bo spotkałem tam na tych studiach kolegę, który później mnie namówił, żebyśmy wspólnie prowadzili Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem, gdzie też to było takie, no, były to lata sławy Adama Małysza i no to się tam naprawdę Puchar Świata i organizacja takiej imprezy jak Puchar Świata no naprawdę coś wielkiego, tak, tyle tysięcy kibiców przyjeżdżających, to bardzo mnie ten sport coraz bardziej wciągał, czytałem cały czas, dokształcałem się, no i gdzieś tam później trafiłem do Gorzowa, do Stali Gorzów, oczywiście gdzieś tam też przez inne kluby, tak, ale to były gdzieś epizody. Drugim takim moim poważnym zajęciem przez te wszystkie lata była Stal Gorzów, a o tych latach to można opowiadać, bo naprawdę w tym czasie działo się bardzo wiele. Pokochałem ten sport, pokochałem sport żużlowy, a co ciekawe, przed początkiem mojej pracy menadżerskiej w Stali Gorzów, gdzie później zostałem wiceprezesem klubu, przed tym momentem tylko raz w życiu byłem na żużlu. Pół roku wcześniej, jak rozpocząłem pracę, byłem na derbach, pamiętam, chyba w 2009 albo w 2008 roku, jak Faluas wygrał w Gorzowie 46-44, tam jak ta szóstka wtedy jeździła, to wtedy jeszcze liga była, że na 8 zespołów 6 wchodziło do playoffów i tak właśnie w tej pierwszej rundzie to był zespół w Gorzowie, jeździł Tomasz Golob i Rune Holta, to był ten sezon i pamiętam, byłem na tym meczu, siedziałem na pierwszym łuku na schodach, bo miejsca nie było. Kolega mój, z którym studiowałem, zresztą syn naszego
wspaniałego fizjoterapeuty Jurka Buczaka. Bartosz Buczak załatwił mi, pamiętam, tak chyba 2 czy 3 bilety. Ty już stojące, mówi, to musisz zobaczyć, bo ty tak kochasz sport. No i wtedy to mnie tak jakoś, powiem szczerze, że no fajnie tak, ale to nie było takiej miłości od pierwszego wejrzenia. Gdzieś to później, gdy zacząłem pracować, to był chyba listopad czy grudzień, jakoś parę miesięcy później dopiero przepracowałem pół roku, dopiero te pierwsze. No jak już się wciągnąłem, to jeździłem absolutnie na wszystkie Grand Prix każdego roku, na wszystkie takie zawody możliwe. Starałem się też bywać na młodzieżówkach i na wszystkim, co się gdzieś działo w tym sporcie. To akurat wychowałem się w Szczecinie te pierwsze 20 lat mojego życia i bardzo właśnie na piłce nożnej, na koszykówce. W Szczecinie było sporo tego sportu, bo ekstraklasowa piłka nożna, w ekstraklasie piłkarki ręczne i piłkarze ręczne, nie pogoni, koszykarze pogoni. W ekstraklasie później jeszcze koszykarki AZS-u. Szczecin chodziło się tam, potrafiłem w ciągu weekendu z 4 mecze zaliczyć, jeżeli coś było takiego, co mnie interesowało. Zawsze chodziłem nawet na mecze piłkarskich rezerw, chodziłem. Taki bardzo mocno wychowany chłopak na kibicowaniu piłce nożnej, ale nie ukrywam tego, że Żużel mi się tak spodobał, ta atmosfera na naszym Jancarzu, tak, na tym stadionie. No to coś niesamowitego. To było aż dla mnie, człowiek już, ludzie po jakimś czasie zaczęli mnie rozpoznawać, że jestem ze Starigorzów. To pamiętam, schodząc na dole w sklepie, tak, mnie kupując jakieś tam przegląd sportowy i podstawowe rzeczy na śniadanie, zawsze były pytania o ten Żużel. Jak to będzie? No i przechodząc dalej, gdzieś tam w 2015 albo w 2016 roku, tak tego nie prowadzę, takich zapisów, razem z obecnym trenerem właśnie koszykarek Dariuszem Maciejewskim zostaliśmy przez pana prezydenta Jacka Wójcickiego powołani do Społecznej Rady Sportu, tak, tam nas było 5 czy 6. No i zaczęliśmy się tworzyć taki program na ten sport zawodowy, jak to wszystko powinno to wyglądać. No i gdzieś tam pamiętam z Darkiem od słowa do słowa widział, że ja tą koszykówką też tak żyję, że się interesuję, że mam dużą wiedzę, że chodziłem, stał gdzieś tam też moje umiejętności, no i gdzieś tam gdzieś powiedział, no wiesz, my razem jakbyśmy stworzyli taki duet, to tą koszykówkę moglibyśmy pociągnąć fajnie do góry, bo ten klub na to zasługuje. Gdzieś przyszedł ten koniec, a może minęło z 1,5 roku od tej naszej rozmowy, zdobywaliśmy jako Stal Gorzów drugi tytuł mistrza Polski. Stwierdziłem, że chyba fajna by była, mimo wielkiej miłości do Żużla, dla jakaś zmiana, żeby robić coś innego przez te lata, które byłem w Stali Gorzów. Po 11 latach zdobyliśmy brązowy medal. Rok później był srebrny, później był rok bez medalu, później 2014, po 31 latach zdobyliśmy upragnione złoto. Rok później było słynne 0,6 na początek i w 2016 roku pamiętam, jak pojechaliśmy na pierwszy mecz do mistrza Polski, do Leszna i wygraliśmy 48-42, to wiedziałem, że będzie dobrze. Ale gdzieś tam we mnie to miałem tą rozmowę, którą gdzieś tam odbyliśmy z Darkiem. Nie ukrywam, że szukałem jakiegoś takiego nowego wyzwania
I, no i był to szczał w dziesiątkę, muszę szczerze powiedzieć, że współpraca z trenerem Maciejewskim, z trenerem Pieczyrakiem, z Krzyśkiem Kielcem, Romkiem Sondajem, którzy są ze mną w zarządzie, Mirkiem Rową, jest bardzo, Hubertem, jest bardzo, bardzo fajna, daje gdzieś tam dużo radości. Te 520 dziewczynek grających w barwach jednego klubu, jeden klub największy w Polsce, tak, i chodzi jako męską i żeńską koszykówkę, też zawsze staram się być na tych turniejach finałowych, czasem półfinałowych o Mistrzostwo Polski. Drugi rok z rzędu zdobyliśmy 3 medale, bo ten pierwszy sezon 2016-2017, bo ja rozpocząłem pracę w koszykówce na początku listopada 2016 roku. Ten pierwszy sezon zdobyliśmy złoty medal U18 i srebrny medal U22. To obydwa zespoły pod wodzą Roberta Pieczyraka, asystował mu Janusz Kopaczewski. Na następny sezon w ogóle był piękny, bo Mistrzostwo Polski U16, U18, znowu Mistrzostwo Polski U22. No i w trzecim roku ten upragniony przede wszystkim srebrny medal seniorski, tam po 9 latach chyba tak wyczekiwania, ten zespół był fajny, fajnie go się oglądało. Niektórzy mówili, że to taka niespodzianka, że gdzieś tam z 7 miejsca, bo to dawno się nie zdarzyło, jeżeli kiedykolwiek się zdarzyło w historii playoffów, żeby zespół z 7 miejsca w żeńskiej koszykówce awansował. Trener w rozmowie z trenerem Dariuszem Maciejewskim, trener nie pamięta takiego przypadku, że się zdarzył, żeby z 7 miejsca atakować finał. To była też taka troszeczkę taktyka, bo atak z 6-7 miejsca, wszyscy wiedzieli, że Polkowice są najsilniejsze. Nie było dyskusji. No tak, ta drabinka była ustawiona, że lepiej było zaatakować z 6-7 miejsca niż z 4-5, bo wtedy w półfinale się wpadało na te Polkowice gdzieś. Przegraliśmy taki mecz w Krakowie, on był w środę, który rozpoczął taką serię naszych 5 porażek z czołówką z rzędu, bo pierwszy był mecz w Krakowie 84-81, przegraliśmy jeszcze w ostatniej sekundzie. Ariel Atkins z narożnika boiska rzucała za 3 punkty na remis i faktycznie wygrywając wtedy tamten mecz, mieliśmy jeszcze szansę dokoptować na drugie, trzecie miejsce. Wtedy wiedzieliśmy już po tej porażce, że to się nie uda, że tych meczów gdzieś zabraknie punktów i gdzieś tam rozmawiając z trenerem, jeszcze chyba przy kolacji w hotelu po meczu, padła taka gdzieś tam decyzja, żeby troszeczkę te kilka meczów, może nie, że odpuścić, tak, tylko żeby się już po prostu szykować, tak, żeby całe przygotowania i wszystko położyć na tą pierwszą rundę play-off. I tutaj szapoba, czapki z głów dla całego teamu szkoleniowego, bo to i Darek Maciejewski, tak, Robert Pieczyrak, Janusz Kopaczewski i też wielką robotę, jaką robi Radek Kownacki, który potrafi czynić cuda, tak, przywracać gwiazdeczki do zdrowia i że tak byliśmy przygotowani na niesamowicie silny Toruń, który miał w rundzie zasadniczej 19-5, tak, to był naprawdę tam w Toruniu, bo ja byłem na wszystkich meczach, żyję się w tym bardzo mocno, to jestem na wszystkich u siebie i wszystkich wyjazdowych i przecierałem oczy ze zdumienia, jak graliśmy w tym Toruniu. W pierwszym meczu pamiętam, przegrywaliśmy już 21-5, mówię, co to będzie, a ten zespół potrafił tak się zebrać i to, co też we Wrocławiu żeśmy zagrali praktycznie w 5,5 zawodniczki czy w 6 zawodniczek. Tak, było coś, nie, było chyba nawet obok siebie, tak, żeśmy siedzieli. To ja stałem, bo ja nie mogłem wysiedzieć, ale to było coś takiego, niesamowitego i muszę przyznać, że w tym
ostatnim meczu, tym czwartkowym, który wygraliśmy 82-56 u siebie, taka radość, taką wewnętrzną radość, tak, no bo ten mecz zagwarantował nam ten medal, tak, że będzie ten medal i tak sobie myślałem wtedy, spojrzałem też na sztab szkoleniowy, na wszystkich, dobrze wykonana robota, dobrze zrealizowane zadanie, no i zobaczymy, no chcielibyśmy bardzo, żeby ten sezon 2019-2020 no też zakończył się fajnie. Fajnie to jest zdobycie medalu, bo... Taki jest cel na ten sezon? Celem jest czwórka, tak? Mhm. Celem jest czwórka, ale no marzy się ten medal. Myślę, że zespół nie jest gorszy jak w zeszłym sezonie. Cale Cooper to myślę, że to jest zawodniczka wysokiej, najwyższej światowej półki. Takie jest moje zdanie. Myślę, że pozostałe zawodniczki pod wodzą naszej kapitan, wieloletniej kapitan Katarzyny Dźwigalskiej, tak, która całą swoją tą juniorską i dorosłą karierę koszykarską piękną spędziła w Ławgorzowie, to no myślę, że jeszcze jest coś do zrobienia. Tak, celem jest medal. Tak, celem jest medal. Będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli uda się drugi rok z rzędu zdobyć medal. Nie rozmawiamy tutaj o kolorze kruszcu. Na pewno wiadomo, że to marzeniem i moim, i trenera Maciejewskiego jest chyba też, wielu kibiców i myślę, że społeczności całego sportowego Gorzowa, no żeby to złoto kiedyś udało się zdobyć. W Żużlu czekaliśmy 31 lat na to złoto. No, klub w przyszłym roku obchodzi 20. rocznicę istnienia, no to już tam w najbliższych latach byłby najwyższy czas, żeby to mistrzostwo Polski zdobyć. Tak, wiadomo, to wiele składników musi się na to złożyć. No ale to jest to sport i no na pewno taki tytuł mistrza Polski w żeńskiej koszykówce byłby też i dla mnie ukoronowaniem tej wieloletniej pracy gdzieś tam w sporcie czy przy sporcie, no byłaby to bardzo fajna sprawa. Natomiast trzeba walczyć o to, tak? Trzeba walczyć. Wierzę mocno w to, że powstanie ta hala widowiskowo-sportowa z prawdziwego zdarzenia, o której się już mówiło. Bardzo wdzięczny temat. Aż odkąd pamiętam, dokąd się zgorzała, wprowadziłem, to cały czas ten temat jest wokowany, a jest to już 13 lat. Od momentu, myślę, tej konferencji prasowej, gdzie zostało ogłoszone, że jednak ta hala będzie budowana, gdzieś to było, nie pamiętam, 24 czy 25 maja było, że jednak są środki, widziałem projekt tej hali, no naprawdę Gorzów Wielkopolski może mieć piękną wizytówkę, a pamiętam, że jeszcze jako chłopak mieszkający w Szczecinie, to pamiętam, że Gorzów się promował bardzo przez sport, tak? Tu było zespołów ekstraklasowych naprawdę bardzo wiele. No teraz praktycznie z takich liczących się dyscyplin, no to na takim, no żeby to powiedzieć, bardzo wysokim poziomie, to jest żużel i jest koszykówka. I myślę, że dla kibiców też jest fajnie, tak? Wiosna, jest to 120-tysięczne miasto, wiosna, lato, początek jesieni są na stadionie żużlowym, cały czas później to się elegancko zazebia. Są mecze finałowe żużla, wtedy się zaczyna koszykówka, w tym roku się zaczyna 6 października. Mamy grać pierwszy mecz, pierwszy weekend października. Mamy grać pierwszy mecz z Beniaminkiem, AZS-em Uniwersytet Gdański. W Gdańsku później w środę u siebie
szlagierowo zapowiadający się pojedynek z niezwykle silną, jaka będzie w tym roku, Gdynia i później wyjazd do Lublina, więc tak się te pierwsze trzy kolejki zapowiadają. I jak się będzie w kwietniu, z końcem kwietnia kończyła koszykówka, to już będzie się znowu zaczynał żużel i mi się wydaje, że to jest fajne, bo nie musi kibic dzielić. Ja jestem wielkim fanem i koszykówki, i żużla, i no i fajnie, że można to sobie gdzieś tam połączyć wspólnie. Dobrze, panie Michale, teraz tak już znamy tą pana karierę i teraz przejdźmy tak stricte... Przygodę, tą stricte takiego pokazania naszym widzom, jak to wygląda. Jak się pozyskuje sponsorów? Jaka jest tam możliwość nawet pozyskania tego sponsora do tego sportu? I idąc dalej, czy jak to wygląda na rynku gorzowskim? Czy ta idea sponsorowania sportu jest, że tak powiem, bardzo rozprzestrzeniona, czy raczej jest to bardzo ciężka praca polegająca na przekonywaniu, iż ma to jakiś konkretny cel? Zawsze trzeba przekonać, tak? Każdy chciałby te swoje pieniążki, te swoje dobra wydawać, pożytkować jak najlepiej. No niestety w Gorzowie nie ma, jak podam przykład CCC, tak? Tam oprócz miasta i CCC w Polkowicach nie ma innego dużego sponsora. W Bydgoszczy jest Artego, jest kilka firm wokół tego. W Toruniu była Energa przez długi czas. W Gdyni WBW Klima firma ma prezesa, tak? Pana Witkowskiego. No, my nie mamy aż... Oczywiście jest sponsor tytularny Kosztyńska, Kosubiska Specjalna Strefa Ekonomiczna i chwała za to. Jest miasto. Jest Enea, tak? Takie główne filary naszego klubu, bo ten jest zbudowany w filarach, no ale jest około, tak już nie chcę mówić dokładnie, 150, myślę, że ponad 150 firm. Udało się zbudować taką bardzo dużą, uważam, że no, chyba jedną z największych w Polsce przy jakiejkolwiek klubie i organizacji sportowej, platformę biznesową, gdzie firmy nie dość, że się pokazują podczas naszych meczów w Europie, w europejskich pucharach, to organizujemy dla firmy spotkania, żeby mogły firmy się poznać, wymienić usługi, które mogą świadczyć jedne firmy, żeby ta współpraca była. I w ten sposób staramy się odwdzięczać firmom za to, że te pieniążki skierowali do naszego klubu. Myślę, że robimy to dobrze, ponieważ tych firm cały czas przybywa, że nowa firma, która do nas dołącza, często bieram taki telefon. Panie Michale, bo mam jeszcze dwóch kolegów, oni też by chcieli, i rozmawialiśmy o tej idei. Mhm. Czyli przez polecenie. Przez polecenie, tak. No i jest to potrzebne, bo żeby móc grać o medale i pokazać się jak najlepiej w Europie, no w tym roku weszliśmy do 16 w Eurocupie, no to jest bardzo duży sukces. A wydaje mi się, że jakbyśmy pechowo na Lyon nie trafili, który jest bardzo silnym zespołem, to była szansa wejść do ósemki, a może nawet i do czwórki, ale nie chcę tutaj za bardzo gdzieś tam wybiegać. To ten pierwszy mecz w Lyonie graliśmy bardzo dobrze. W czwartej kwarcie cię francuski nas po prostu troszeczkę rozrzucały i na pewno gdzieś tam szkoda. I na pewno gdzieś tam szkoda tego wyniku, ale ja, jeżeli ktoś by mi powiedział przed sezonem, że wygramy grupę, że dwa razy ogramy Spartak Moskwa i będziemy my w 16 Eurocupu, no to wziąłbym na pewno w ciemno ten wynik, więc no tak to wygląda. No, staramy się naszym partnerom dać jak najwięcej, poświęcić im jak najwięcej tej czasu i, no, i to jest jedyna możliwość, tak, żebyśmy mogli sobie
pozwolić na takich graczy, na, jakich na mamy i żeby ten klub był na europejskim poziomie. Panie Michale, jak pan uważa, sponsorowanie przez sport też jest, jak już pan wspomniał wcześniej, usługa za usługę dla partnerów biznesowych. Jak pan myśli, ten wizerunkowy taki kształt tego sponsorowania, jaki ma wpływ na potencjalnych wizerunek koszykówki kobiet, czy żużla, czy każdego sportu, jaki ma potencjalny wpływ na pozyskanie tego sponsora? Jest wiele firm, które chcą wejść, nie wiedzą jak. Jak ten wizerunek taki sportowy może pomóc takim firmom? Jak to się przedstawia? Czy to jest jakiś schemat, może wypracowany jakiś schemat? Na pewno bardziej ufamy takim firmom. Nie mówię my jako klub, tylko ogólnie ja, panowie. Takim firmom, które nie są anonimowe. Jeżeli nam dane logo, dana reklama się opatrzyła na meczu koszykówki, na meczu żużlowym, piłkarskim, no to też przypuszczamy, że nie jest to na przykład jakaś firma krzak, tak? Czy no jest to firma jakaś tam uznana. Im więcej reklamy danej firmy, tak, bo wiadomo, że za to idą środki finansowe, no to też pozwala zrobić prestiż marki danej, tak, jak dana firma gdzieś się pokazuje, więc ta reklama jest bardzo ważna. Stricte to, że przyjdzie kibic i tam przeczyta, no na przykład Rolety w Taparelli, tak, i ma kupić, no myślę, że też, tak, jeżeli ma wydać pieniądze, to zrobi to sponsora, tak, u sponsora ukochanego klubu, tak, tak, że oczywiście, no są też ważne rzeczy, no nie przepłaci 3 razy na przykład za coś, gdzie może na zapłacić gdzie indziej, no jak wiemy, że dana firma pomaga i się ukochanemu klubowi, to ja wiem, że, bo sam tak robiłem, że wydaje się pieniądze też u tych, którzy pomagają. Ja zawsze i w Stali Gorzów, i teraz ja się uważam, że jak my mamy gdzieś wydawać pieniądze jako klub, bo coś musimy kupić, no to róbmy to też u tych, którzy nam pomagają, tak? Poza tym kolejny aspekt, to jest taki aspekt społeczny. No jestem stąd, jestem z Gorzowa, czy nie wiem, czy ze Skwierzyny, czy Międzyrzecza, Szczerec Krajeński, gdzieś tu blisko jest to klub, no, bliski mojemu sercu, tak, miasto bliskie sercu, no to społecznie, no to dajmy tam, gdzie jesteśmy, skąd pochodzimy, czy gdzie mieszkamy, czy no też w ten sposób, tak, wiele takich osób jest, że no ja jestem stąd, tak, to jest fajne, ja chcę, żeby w Gorzowie było najwięcej tego, bo ja lubię sobie pójść i do filharmonii, na koszykówkę i na żużel i do teatru na dobre, chcę, żeby tych miejsc takich, gdzie mogę miło i fajnie spędzić czas, było jak najwięcej i wielu takich sponsorów też jest, tak, gdzie no trzeba, bo to jest gorzowskie, tak, bo tutaj trzeba dać, więc jest bardzo dużo tych takich aspektów, dlaczego ludzie chcą być z nami. Niektórzy, bo są z Gorzowa i tak jak powiedziałem, to im się podoba. Niektórzy, bo chcą robić biznes z innymi firmami, które są u nas. Niektórzy chcą, bo chcą właśnie dużo reklamy, żeby prestiż marki danej firmy podnosić. Następne, ponieważ liczą, że ktoś tą reklamę z kibiców właśnie przeczyta, tak, albo że jak są już drugi sezon, teraz będzie koszykówka w sportklubie, kilku tych meczów naszych fajnych poleciało w sportklubie. Wiem też ze stacji sportklub, że jest to najchętniej oglądana liga w całym sportklubie. To co? No, ale chociaż wiele to do życzenia zostawia ta relacja w telewizji. No to już jest jakość jakby tej telewizji. To też, no ale pomijając to, bo niektóre mają HD gdzieś tam, gdzieś tutaj uciekają, no. Na początku sezonu fajnie zaczęli, ale końcówkę sezonu, według mnie jako kibica potencjalnego, który oglądał ich telewizji i jeździł za tą drużyną, to coraz słabszy do końca sezonu. Panie redaktorze, na pewno
ma pan dużo racji, ale mnie to cieszy, że jest relacja na żywo w takiej w miarę ogólnodostępnej telewizji, także jest to sport telewizyjny, że moi sponsorzy, jak leci transmisja, moi sponsorzy, sponsorzy klubu, tak, ich reklamy są też widoczne w telewizji, to też jest na pewno specjalizujące się w tym firmie, firmy Pentagon Research czy Press Service, by też potrafiły gdzieś tam, robiliśmy takie badania swojego czasu i w Szuszlu i w Koszykówce też, o ile dobrze pamiętam, ile tam wartość marketingowa, wartość reklamy jest bardzo duża, a jak jest telewizja, no to już jest, w ogóle jest naprawdę fajnie. Tym bardziej, że w hali sportowej naprawdę są te, bo jak jest wielki stadion, to czasem ta reklama ucieka. Na hali ta reklama jest widoczna, tak. To jest fajne. To też fajne, że nasza hala jest wspaniała, takie gorzowskie piekiełka, ale tego miejsca wiele na tych reklam nie ma i udaje się zawsze je wszystkie jakoś zmieścić, tak, bo wymyślaliśmy my różne miejsca, gdzie one mogą się znajdować. Też no, świetny pomysł z tymi LEDami. Mamy firmę, która nam to obsługuje i wyświetlają się te reklamy, więc jest to fajna sprawa. Do każdego naszego klienta podchodzimy indywidualnie, jeżeli ktoś potrzebuje, to ogólnie ta nasza rodzina sponsorów, bo tak to jest nazwane, rodzina sponsorów AZS AJP, jest to takie moje oczko w głowie, mój taki konik i bardzo lubię, jak to się rozwija. Lubię, dla mnie największą przyjemnością jest to, gdy widzę naszych sponsorów, którzy są uśmiechnięci i zadowoleni tak, z tej współpracy, a to się właśnie zazwyczaj kończy tak, że polecają nas gdzieś swoim znajomym, że warto, że to jest fajne, bo staramy się takie wszystkie właśnie aspekty gdzieś i spędzać. I trochę biznesu przy tej rodzinie, nie sponsorów, i fajny zespół ekstraklasowy, i szkolenie młodzieży na wysokim poziomie. Naprawdę pracuje u nas 25 albo 30 trenerów w jednym klubie. Jest to naprawdę sporo. Ten system szkoleniowy, sport, nauka, przyszłość, tak, to naprawdę duże osiągnięcie naszych trenerów. Gdzieś to gdzieś był Darka taki projekt, natomiast no i duże zaangażowanie Roberta i Janusza i Radka Duchnowskiego w ten projekt, że to jest tak rozwijane. Ludzie też na to nasi sponsorzy, partnerzy na to patrzą fajnie, bo na przykład czwarty rok z rzędu jesteśmy najlepiej szkolącym klubem w Polsce, co jest ważną. No wizerunkowym jest bardzo mocnym. No jest to fajnie, że ten dany partner, sponsor widzi, no sponsoruje taki klub, ale oni z młodzieżą tak super pracują, tak. Odnoszą też sukcesy z tą młodzieżą, te medale młodzieżowe we wszystkich kategoriach wiekowych, drugi rok z rzędu nasze zespoły były wszędzie w finałach, więc to jest też, myślę, ogromne osiągnięcie, a myślę, że te sukcesy będą stopniowo szło do przodu. Nie napalamy się na ten sposób, że to już w następnym roku musimy mieć nie wiadomo jaki medal. No jak nie będzie medalu, to tragedii też nie będzie. No nie było tego medalu chyba przez 9 lat. Na pewno byśmy chcieli powtórzyć miejsce medalowe, a na pewno w jakiejś tam niedalekiej przyszłości fajnie by było choć raz to złoto zdobyć, żeby gdzieś można było sobie w gablocie od czasu do czasu na nie spojrzeć i powiedzieć: fajnie było, fajnie to się zrobiło. No, jest to wielka praca. To
wszyscy muszą dać z siebie maksa wtedy, tak? Bo ja muszę dać organizacyjnie i finansowo z siebie maksa. Trenerzy muszą też dać z siebie maksa. Zawodniczki też muszą dać z siebie maksa. Wszyscy pracownicy w klubu, nie mamy wiele osób, które pracują w klubie, ale wszyscy musimy. Każdy ma swoją cegiełkę w tym sukcesie, który osiągnęliśmy, i uważam, że jest to fajne u nas w klubie. Naprawdę panuje fajna, przyjemna, rodzinna atmosfera. Chce się przychodzić po prostu, tu bo jest miło, dużo czasu razem spędzamy. Oczywiście ja bardzo często gdzieś jestem w terenie po różnych spotkaniach, ale staram się zawsze przed treningiem, żeby była chwila czasu, że gdzieś tam z trenerami porozmawiać, czy po treningu, czy w czasie dnia wypić jakąś kawę, tak, wspólnie i porozmawiać. Jeden drugiemu zawsze chce pomóc. Wiemy, że to, jak to się mówi, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jak to się mówi, i mamy jeden wspólny cel, i myślę, że będziemy go realizować z roku na rok coraz lepiej, aż nam do momentu, w którym ktoś nie stwierdzi, że chce odpocząć, czy po prostu zabrać się za coś innego. Na razie nie widzę takich osób, tak, które czekamy z utęsknieniem na tą nową halę widowiskowo-sportową. Mi się osobiście marzy, żeby na tej hali zagrał klub w Eurolidze znowu, żeby albo w Eurocupie, ale w takich, na przykład marzyłoby mi się zorganizowanie Final Four Eurocupu na przykład w Gorzowie na tej nowej hali. To by były takie fajne, to by było coś takiego fajnego. Zawsze mi się marzyła ta gra w europejskich pucharach. Udało się, zagramy trzeci rok z rzędu w Europie. 23 lipca odbędzie się w Monachium losowanie. Ciekawi jesteśmy, kogo nam los w tym roku wybierze. Może CCC? Może być CCC, chociaż może nie być, ponieważ w zeszłym roku trafiliśmy na Arteko w grupie, ale to, że chyba 7 polskich zespołów, dużo tak. polskich zespołów grało, a jest pięć grup, a chyba gra tylko Gorzów, CCC, Bydgoszcz. I Bydgoszcz. I już i więcej. Aha, w Eurocupie jest mniej, bo Arka Gdynia się zapisała do kwalifikacji Euroligi. Arka Gdynia się zapisała do kwalifikacji Euroligi. Bardzo im życzę, żeby się udało, z racji nawet tego, że tam dwie na zawodniczki, które niedawno grały u nas, i Paulina Misiek, i Masza Papowa. Tak. Fajnie, żeby w Eurolidze jednak polski zespół był obecny. Myślę, że jak już będzie nowa hala widowiskowo-sportowa w Gorzowie, to co roku będzie obecny gorzowski zespół w tej też takiej najważniejszych europejskich rozrywkach. Takie są jakby może nie czy cele, czy marzenia, na pewno no nie są to marzenia, i a marzenia są po to, żeby je realizować, i myślę, że uda nam to się wspólnie. Dokładnie, pamiętam jeszcze czasy, jak graliśmy o te pierwsze 4 medale, bo wtedy jeszcze miałem tą przyjemność pracować w tym klubie na studiach. Byłem studentem uczelni i zarazem miałem tę możliwość współpracy z klubem, więc pamiętam ten pierwszy medal, który został przywieziony, i te pierwsze wyjazdy na Europę. To był wielkie coś dla tak naprawdę Gorzowa, bo Gorzów nie pokazywał się tak mocno w europejskich pucharach od wielu, wielu lat, od siatkarzy. No, powiem tak, no niestety nie udało się przedłużyć tej umowy na Grand Prix w Gorzowie, więc jedyna promocja przez sport na Europę to jest koszykówka, no i fajnie, żeby to było w należyty sposób wykorzystane. Tu wspomniał Pan, że jednym z tych podstawowych sponsorów klubu jest miasto Gorzów. Jak Pan ocenia, czy to finansowanie, bardzo ogólnie,
sportu w Gorzowie jest na odpowiednim poziomie, czy uważa Pan, że są pewne kwestie, które można by było inaczej rozwiązać? Uważam, że jest okej. Oczywiście zawsze chciałoby się gdzieś tam więcej i więcej, tak? No bo są miasta, gdzie na ten sport, na przykład tak jak w Szczecinie, na ten zawodowy sport idzie 25 milionów, co jest bardzo dużo z budżetu miasta. U nas jest 1/10 tego. Natomiast ja nie mam zastrzeżeń ogólnie. Tak jest, uważam, że jest w porządku. Uważam, że są dwie wiodące dyscypliny, żużel i koszykówka, tak. I to, ta różnica to nie też nie jest problemem? Zbyt duża? Taka bardzo duża, nawet bym powiedział? Ta przepaść proporcji? Między żużlem a koszykówką? Mhm. I pozostałymi? Ale w dalszej kolejności? No między żużlem, koszykówką i potem tak naprawdę między pozostałymi. Znaczy ja uważam tak, że myślę, że fajnie, że wszyscy dostają, tak? Bo i piłka dostaje, i piłka ręczna też dostaje. No są dwa kluby, dwie dyscypliny, które są zdecydowanie wiodące, tak? I no to też trzeba na coś postawić po prostu, tak? No, miasto postawiło na żużel i koszykówkę i ja uważam szczerze, że to jest słuszny wybór, bo uważam, że i żużel i koszykówka przez tyle lat udowodniły, że warto, że warto wspierać sukcesy w żużlu i sukcesy w koszykówce, tak? I tak jest Gorzów gdzieś tam sportowo odbierany, tak? Są to dwa główne kluby, tak? Które jest odpowiedni poziom. No, ciężko mi by było, panie redaktorze, że powiedzmy tam szczerze, ja przede wszystkim chodzę na koszykówkę, na żużel też tam wpadam z racji, bo lubię ten sport, najbardziej się interesuje, ale szczerze powiem, to ja nie wiem, czy mam jeszcze jakąś ekstraklasową drużynę. No nie, ekstraklasową akurat nie. A no to chyba najważniejsze, żeby wspierać te zespoły, które walczą w tych najwyższych klasach rozrywkowych i biją się o najwyższe lawy dla Gorzowa, dla miasta. Dobrze, prezesie, ale jeszcze mam takie pytanie. Finansowanie z miasta. Wiele miast popełnia błędy i wiele klubów profesjonalnych, no bo nie ukrywają, profesjonalnych zawodowych występujących na najwyższych poziomach, bardzo uzależnia się od budżetu miasta. Swój budżet budują na wpływach z miasta. To jest bardzo złe. To jest bardzo złe moim zdaniem. Oczywiście, że miasto powinno być zainteresowane tym, żeby wspierać, tak? Ale opierać na przykład 80 czy 90% całego budżetu na dotacji miejskiej, no to słabe, no po prostu powiem słabe. No trzeba zrobić tak, jak zrobiliśmy my, zakasaliśmy rękawy do pracy. Ruszyliśmy, bo znajdowaliśmy sponsorów, przekonaliśmy, że warto być z nami. Dlatego i myślę, że Rada Miasta, pan prezydent też to widzi, tą pracę, którą wykonaliśmy, tak? No i też chcę pomóc w tym po prostu wszystkim i to uważam za słuszne, tak? Że no, tak powinno być. Pokażcie, ile sobie zorganizowaliście, jak się mocno napracowaliście, żeby znaleźć środki, a ja się dołożę, tak? A miasto się dołoży, tak? A nie na takim zasadzie, o, miasto nie dało, tak? Taką sytuację mieliśmy teraz z AZS-em Koszalin, a, bo miasto nie dało, no bo półtora miliona, tak? My zamykamy klub, a może warto by było wziąć teczkę, założyć porządne buty, ładnie się ubrać i zastukać gdzieś do drzwi i powiedzieć: dzień dobry, ja tutaj mam taki klub, tak, jestem przedstawicielem tego klubu, robimy to fajnie, gdzieś nam się noga podwinęła, chcielibyśmy poprosić o wsparcie finansowe.
tak, za pierwszym, drugim, trzecie drzwi, czwarte będziemy się nie udali, za piątym się uda, tak, a później będzie się udawało już coraz częściej, bo to ludzie patrzą, tak, ile jest firm, ile jest tego, a tak, już tyle firm jest, o, a patrzą, a, o, a tu Marian jest jeszcze przecież, bo Marian ma firmę, patrzy, że tego jest na stronie, a to ja zapytam, to może ja też tym sposobem się to tworzy. W tym sposobie, nakręca się po prostu. Tym sposobem to się tworzy, że nakręca. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem takich klubów, które całą swoją działalność opierają, mówię, 80 czy 90% budżetu opierają na wpływach z dotacji miejskiej. A czy może lepiej nawet wizerunkowo by to wyglądało, żeby nawet miasta jako miasta, bo to nie jest tylko problem Gorzowa, bo w Gorzowie się to słyszy, bo tu jesteśmy lokalnie, ale wiele miast się... Żeby miasto nie dawało pieniędzy na sport kwalifikowany, ale na promocję miasta poprzez sport. No. Żebyśmy to rozgraniczyli, bo jednak... To co to się tutaj też wydarzyło, tak, nie? W zeszłym roku? Że dają na sport kwalifikowany, jest oburzenie mieszkańców, a za chwilę miasto wydaje podobne pieniądze poprzez promocję. I poprzez promocję już tak trochę mnie już do tego podeszli, bo jednak ta promocja tego Gorzowa przez ten sport istnieje. Tutaj, żeby takie zgrzyty, bo to też się skupia na wizerunku klubów, tak? Mieszkańców, bo jest ten taki boom, że dajemy pieniądze na żużel, dajemy na piłkę nożną, dajemy na koszykówkę, ale dlaczego przez sport kwalifikowany? Tu armia zaciężna, tutaj nie ma wychowanków. To się tyczy całej Polski. Czy nie lepiej jakby się dogadać z miastem? Typowo nazwać to promocja przez sport. Wie pan, może to... trzeba by było może do tego wrócić, natomiast jak to wiem, są różne budżety na różne sprawy zapotrzebowania. Ja nigdy nie byłem, wie pan, no to, że jestem po politologii, to ja nigdy nie byłem politykiem i nigdy nie sprawowałem funkcji w mieście, tak, czy w Radzie Miasta, czy urzędnika miejskiego, tak, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać, bo dokładnie nie wiem, jak te budżety są dzielone. Wiadomo, że zapotrzebowanie na te środki są i pewnie prezydent i Rada Miasta po prostu daje z tych budżetów, z których po prostu tu mogą, tak, wiadomo, jak jest, to się gdzieś też wszystko musi, to się gdzieś wszystko musi zapinać. Mi się wydaje, że to, o czym mówimy, z czego to idzie, to jest to gdzieś tam... No odbija się to mocno na klubach. Nie mówię tylko tutaj o Gorzowie, bo wiele się słyszy od ludzi z miasta, fora się czyta, więc... Wie pan, ja powiem panu tak, nie mam czasu czytać for internetowych, oczywiście oglądam Prawdę Sportu, bo bardzo lubię. Ostatnio praktycznie w każdy wtorek, jak się ukazuje, gdzieś tam coś tam podrzewam, natomiast jestem zajęty tym pracą. Teraz to jest dla mnie bardzo pracujący okres, bo trzeba było nie dość, że skompletować skład. Oczywiście tutaj to wiodąca rola Darka, tak, ale trzeba było też rozpocząć nowe rozmowy ze sponsorami, to wszystko poprzygotować, bo my jesteśmy takim klubem, który nigdy nie wyda więcej pieniędzy niż ma. Chyba zagwarantowane, więc w ten sposób to robimy. Dla mnie ważne jest to, że miasto wspomaga, że chce wspomóc i to jest dla mnie istotne. Tak? Ja rozumiem, że komuś się podoba, a komuś się nie podoba, uważa, że pieniądze powinny iść na coś innego. No jednak wydaje mi się, że takie społeczne znaczenie sportu w mieście jednak jest takie bardzo ważne. Ten Gorzów zawsze się promował w jakiś sposób przez sport i uważam, że znaczna większość mieszkańców docenia to i uważa, że to jest fajne, że miasto się angażuje i z budżetu dotuje te dyscypliny sportu, które mamy. No i myślę, że tak będzie, nadal będzie fajna współpraca między klubami a miastem, bo uważam, że to jest fajna współpraca,
fajna też promocja, to o czym pan redaktor mówił, Gorzowa poprzez sport, i chciałbym, żeby ta współpraca pomiędzy miastem Gorzów a klubami sportowymi jeszcze była większa, a liczę na to, że powstanie w niedługim czasie ta nowa hala widowiskowo-sportowa, i takim moim dużym marzeniem jest, żeby ją zapełniać na mecze ligowe, żeby, no my mamy ponad 500 zawodniczek, tak, jakby tak każda, wiadomo, jakby 60% tych zawodniczek przyszło ze swoimi najbliższymi rodzinami, tak, już nasi kibice, to naprawdę udawałoby się fajny klimat stworzyć w tej hali i Hiszele. Bo Gorzów kocha tą koszykówkę. Gorzów, sam pan redaktor widział, co się działo. Najbardziej rozśpiewana, rozentuzjazmowana hala w całych rozgrywkach w Gorzowie. Tu kibic kocha tą koszykówkę, zna się na tej koszykówce, i fajnie, że tą koszykówkę nam gdzieś wspólnymi siłami udało się znowu na podium w Polsce wyciągnąć, postawić, i myślę, że jest nas kilka osób z pomocą właśnie wspaniałych kibiców, wspaniałych sponsorów, was, drodzy panowie redaktorzy, dziennikarze, którzy fajnie piszecie o tej koszykówce, fajnie piszecie o klubie, promujecie ten klub. Uważam, że uda nam się tutaj stworzyć bardzo, bardzo fajny klub grający w europejskich pucharach, że na tą nową halę będą jeszcze na tą też przy Chopina przyjeżdżały w tym roku bardzo fajne zespoły z europejskiej czołówki, i będziemy się emocjonowali. Już, bo rozumiem, że kończymy powoli, że zbliżamy czas się, nakli. Chciałbym państwa wszystkich serdecznie zaprosić. Bądźcie od października z nami tu na Chopina 52 na naszej hali, w naszym gorzowskim piekiełku, na hali AJP. Będą się działy naprawdę fajne rzeczy, wspaniałe spotkania, będą super zespoły przyjeżdżały. Już na inaugurację w Gorzowie przyjeżdża zespół Arki Basketu Gdynia. Warto naprawdę przychodzić na basket w Gorzowie, bo zrobimy wszystko, żeby finał był tak wspaniały, jak był w tym sezonie. Dziękuję. I tego, szanowny prezesie, tobie oraz klubowi serdecznie życzymy. Dziękujemy bardzo. Było nam niezmiernie miło. Dziękuję państwu. Zapraszamy, tak jak już sam prezes wspomniał, na mecze AZS-u, a oczywiście was zapraszamy do oceniania naszych kolejnych spotkań tutaj z naszymi gośćmi, do polubienia naszego kanału. Oglądajcie nas, jesteśmy, jak widzicie, cyklicznie, pojawiamy się, prezes też ogląda i zaprasza. Dajcie was znać, czy wam się podobało, tutaj gdzieś będzie subskrypcja, dajemy tutaj subskrypcję, dzwoneczek, będzie informacja o kolejnych spotkaniach na naszym kanale. A my jako, raczej Marek trochę mniej, ja trochę więcej, jako kibic już 13 lat z AZS-em jestem, ja więc... Proszę bardzo, ja jestem 10 lat prawie. Jestem chętny kolejnych 13 lat, żeby być z tym klubem, i na dobre i na złe, bo przeżyłem już chyba wszystko. Obronę przed spadkiem, medale, europejskie puchary na najwyższym poziomie, na najniższym, więc miejmy nadzieję, że sukces ten z tego sezonu powtórzymy dalej. Dziękujemy. Mam też taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.